Siemanko, z tej strony Witolów i dzisiaj wam powiem, czy warto napić się wody prosto z zamrażarki. Ja tu taką mam i w butelce się nie zamraża. Jezus Maria, nie opłaca się. Dwa łyki i się pochorujecie. O Boże, nie. Lepiej nie pijcie takiej wody. Woda z Elzą, nie pijcie jej. Woda z Elzą jest szkodliwa. Nie pijcie wody z Elzą. Z zamrażarki, bo szkodliwa. Czemu ja to piję? Ja naprawdę wam mówię, jeśli nie chcecie być chorzy podczas pandemii, nie mogę. Nie pamiętam już, ale chyba nie będziecie mogli pójść do lekarza. Czemu ja to piję? Dobra, lepiej to odłożę, bo się pochoruję zaraz. Naprawdę, lepiej tego nie róbcie, bo będziecie chorzy. Ten odcinek kończymy, bo chciałem tylko po prostu wam pokazać, czy warto się napić takiej wody, czy nie. Ale nie pijcie wody z Elzą. Woda z Elzą jest niezdrowa. Nie pijcie. Tak naprawdę to żartuję. To jest po prostu woda z zamrażarki. Naprawdę muszę przestać to pić. Dobra, cześć, siemanko, wbijcie pod tym nudnym filmem dwie łapki w górę i nagramy kolejny odcinek, tylko już lepszy. Cześć, siemanko, wbijmy tak 4 subskrypcje i cześć, siemanko, wbijajcie na kanał kolegi, do którego znajdziecie... W sumie nie wiem, co to jest, ale nie znajdziecie linku. Dobra, pa. Pa, ludzie.